Chciałbym, aby ojciec patrzył na mnie z dumą, a nie z pogardą, no i jeszcze być na początku odcinka. Ja tylko chciałbym być na początku odcinka. Pozdrawiam siostrę, kuzynki, babcię Gabrysię, wujka Sebastiana i mojego psa, Justynę, moją drogą klasę i panią od polskiego. Też chcę być na początku, wujek byłby dumny. Chciałbym być na początku odcinka Beki z Madek. Dzień dobry, moi mili, po raz 23 już zabieram was do świata bąbelków, Jessik, Brianków, Karyn, Sebiksów, konkubentów, czyli najprościej mówiąc do świata Beki z Madek. Karta z playlistą ze wszystkimi odcinkami tej serii pojawi się tutaj, także jeśli ktoś jeszcze nie widział, to zachęcam do nadrobienia. A jeśli jesteś tutaj pierwszy raz i jeszcze nie subskrybujesz kanału, a chciałbyś być na bieżąco z filmami, to koniecznie zasubskrybuj go teraz. A teraz zaczynamy! Jestem w szoku, bo wychowawczyni klasy jest w ciąży. Mam dwie córki, jaki ona może dać im przykład? Nie byłoby problemu, gdyby dzieci były małe, ale to przecież siódma klasa i wszyscy rozumieją, że nauczycielka, proszę wybaczyć za wyrażenie, p***y się z facetem. Dzięki Bogu, że nie w klasie, poza tym nie zauważyłam, żeby nosiła obrączkę. No jak ona mogła, przecież wiadomo, że nauczycielki nie powinny zachodzić w ciąże, przecież to niepedagogiczne. A jej dwójka dzieci to zapewne z niepokalanego poczęcia. Ocena za stosunek do dzieci. Hotel reklamuje się jako hotel bez dzieci. Nie brzmi to sympatycznie, prawda? A może też hotel bez niepełnosprawnych albo czarnych, bo czemu nie? Czy to już zbyt niepoprawne politycznie? Ale bez dzieci można. Chciałam zarezerwować rodzinny pobyt w tym hotelu i miła pani w recepcji poinformowała mnie, że jest to hotel bez dzieci. Nie zrozumiałam początkowo. Dowiedziałam się, że akceptowane są dzieci od 12 roku życia. Mało powiedzieć, że jak na taki hotel tak przedmiotowe podejście jest szokujące. W każdym razie z dziećmi czy nie, z pewnością do tego hotelu nigdy nie przyjedziemy. No bo przecież każdy musi kochać, uwielbiać i ubóstwiać bąbelki. No szok, selekcja w klubach albo wymóg 18+ też jest dyskryminacją. No jak można iść do klubu bez dziecka? Może jakaś matka by chciała. Opinia niby negatywna, ale mnie przekonałaby do wybrania tego właśnie hotelu. Piłam przez całą ciąże. W końcu szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko, więc pozwalałam sobie na lampkę wina codziennie. Dziecko urodziło się bardzo mądre. W wieku roku umie już dzwonić do babci i biegle korzystać ze smartfona. Super, takie mądre, a pewnie nadal wali w gacie. Pewnie w wieku 2 lat nauczy się dzwonić po bagiety, żeby matkę na izbę zabrali. Dziś mieliśmy pierwszą sesję ciążową. Na efekty musimy 2-3 dni poczekać. Chcemy przekazać wam informacje o płci w jakiś fajny i pamiątkowy dla nas sposób. Fotki wyszły fantastycznie, dziękujemy. W fajny i pamiątkowy sposób możesz mi wysłać pieniądze na konto. Płeć waszego dziecka nie interesuje, jak nie mam 98% osób. Pozdrawiam. Ja to jestem ciekaw, czy za kilka lat, jak te dzieci pójdą do szkoły, to zaczną się obrażać, udostępniając wpisy i zdjęcia swoich matek i tateów sprzed kilku lat. I znów odżyją riposty typu twoja stara czy twój stary, tylko w bardziej dosłownej formie. Trochę pusto, jakieś pomysły, strasznie się echo niesie. Piękny salon, zazdroszczę tej wielkości. U nas pustkę zapełniło dzieciątko, cały salon jest już w zabawkach. Więcej dzieci i się zapełni. Zakupy, jakieś duże kolorowe zdjęcia, psy, koty, dzieci i będzie super. Moją dwójkę ci dam na tydzień, puste już nie będzie i tak czysto też zapewne nie. Po co kupować meble, jak można narobić dzieciątek i nimi wypełnić przestrzeń? Bąbelki lekiem na wszystko, niedługo bąbelki będą na wojny wysyłać, bo przecież uśmiech bąbelka rozczuli wrogą armię. Jeśli pustkę w życiu i przestrzeni zapełnia się dziećmi, to co się robi później, gdy dzieci podrosną? Najbardziej osobista biżuteria na świecie. Pamiątka karmienia piersią. Do kompletu proponowałbym jeszcze biżuterię ze smułką. Witam, jestem samotną mamą 2 chłopców, półroczku i roczek. Jest mi bardzo ciężko. Jeśli ktoś ma do oddania jakieś zabawki, ciuszki czy cokolwiek, które już nie są potrzebne, chętnie przygarnę. Jest mi bardzo ciężko wychowując samych chłopców. Jestem młodą mamą, której los się potoczył inaczej niż oczekiwała. Będę bardzo wdzięczna za każdą pomoc. Każda złotówka, każdy grosz jest dla mnie bardzo ważny. W moim przypadku dziękuję bardzo za pomoc i wsparcie. Nie no, to jest day level expert. Nawet nie zadbała o to, żeby ściema była choć trochę prawdopodobna. 2 chłopców, półroczku i roczek. Może ja coś źle rozumiem, ale z tego wynika, że musiałaby zajść w ciążę, będąc w ciąży. To chyba, że jest na przykład kozą albo owcą. U nich ciąża trwa 5 miesięcy. A tak w ogóle to niech ją ktoś uświadomi, że przecinki są za darmo. Witam, drogie mamy. Mam zagwozdkę. Obecnie jestem na umowie zlecenie i chcę przejść na umowę o pracę i właśnie może któraś mama jest lub była niedawno w podobnej sytuacji. Ile muszę przepracować, by zajść w ciążę, aby oczywiście mieć wszystkie przywileje po urodzeniu. Pozdrawiam. Najlepiej nic nie przepracować, bo prawdę mówiąc, takim dają najwięcej. Tylko bąbelków najlepiej mieć od razu minimum 3, bo mniej niż 3 dzieci to nawet nie rodzina. Witam wszystkich, jestem tu nowa, mama 2 wspaniałych kawalerów, Tymoteuszka oraz Nikodema, a na dniach malutkiej Tosi. Jestem w trudnej sytuacji, gdyż jestem w trakcie rozwodu, który trwa już ponad rok. Za mną już 5 spraw sądowych, a końca nie widać. Alimenty oraz 500+ niestety wstrzymane, ze względu na ciążę praca odpada. Moim postem jest cel 150 zł na prąd, gdyż mam zaległości z 2 miesięcy. Dla niewierzących w mój cel od razu po zbieraniu i wpłaceniu wyślę potwierdzenie przelewu. Numer konta bankowego mogę podać w wiadomości prywatnej. Cel 150 zł. Rozwód się ciągnie, ale to nie znaczy, że ona nie ciągnie nic. Z posta wynika, że zdążyła już sobie znaleźć kolejnego gacha, z którym zdążyła już zmajstrować kolejnego bąbelka. Tylko pytanie, dlaczego ten nowy popychacz nie zapłaci za prąd? Niech się panie cieszą z ciastoliny, porozrzucanymi zabawkami, dywanikiem, który prawie zawsze jest czarny. Wasze domy żyją. Jest rodzina, są dzieci, które są dla nas wszystkim. Jesteśmy w tym naszym chaosie szczęśliwe, a co do zdjęć nie będę się wypowiadała. Mimo całego sztywnego schematu, tu ma być biało, tu ma stać kwiat, taki design sobie wymyśliłam. Mam ładnie i czysto, ale czy to daje mi szczęście? Dla mnie ten dom jest martwy. Wymuskane puzdereczko, w którym brak miejsca dla
człowieka dla rozleniwionego kota i śmiechu dzieci. Dom kochana to nie super wnętrze. Ciepły dom to ludzie i panująca w nim atmosfera. Ale ja nie krytykuję, tylko patrząc na to martwe wnętrze, zobaczyłam salon Agata Mebla, a nie prawdziwy dom. Widzę, że pani z tych, co jak kaszajatna robi na środku pokoju, to powie, że sztuka. Niech sobie ze 3 szczury do domu wpuści, wtedy dom będzie żyć. Zielono jaskrawe ściany, na których narysowane są dzieła dzieci, rozpadające się meble z PRL-u i zakurzone 100-letnie żyrandole. To jest prawdziwy dom. Moi rodzice nie chcą sfinansować mojego wesela, bo twierdzą, że jak już raz ślub brałam, to rzekomo mi się już nie należy i całą kwotę na ten cel wykorzystała. Chciałabym się dowiedzieć, czy istnieje jakaś instytucja, która finansuje wesela, czy na przykład jest możliwość otrzymania na przykład zasiłku celowego z ośrodka pomocy społecznej. Dodam, że nie chodzi o bardzo wystawne wesele, jedynie na 70 osób, a ja nie mogę pracować, bo opiekuję się dziećmi, a mój partner pracuje jedynie na czarno. Kredyt nie wchodzi w grę, proszę jedynie o konkretne odpowiedzi bez hejtu. A już niedługo na zrzutka.pl. Zwracam się do państwa z prośbą o pomoc, ponieważ znajduję się w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej. Kredyt nie wchodzi w grę, pewnie oboje z komornikiem, dlatego robi na czarno. Hej, mam pytanie dosyć istotne, gdzie chodzi mi o dokładny adres. Gdzie najłagodniej pobierają niemowlakowi krew i jest łatwy dostęp wózkiem i są krótkie kolejki? W księgarni na dziale ze słownikami ortograficznymi. Rozmnażać się nauczyło, ale pisać to już nie. Rodzice, jak wam mija wrzesień? Umie 4-latek po chorobie, a córka nastolatka chora. Dziś jeszcze pani przedszkolanka poinformowała mnie, że mój syn myje ręce i chlapie się w sedesie. Jak go spytałem, dlaczego to robi, powiedział, chciałem bawić się w basenie. Trzeba dziecku dorzucić do zabawy klocki. Tusk wrócił i nie możemy go dopuścić do władzy, bo wszystko nam zabiorą. I 500+, i 300+. Ludais, zobaczcie, jak się teraz dobrze żyje. W końcu rodzina z trójką dzieci żyje na poziomie, a nie trzeba harować na 5 etatów. Pamiętajcie, żeby głosować mądrze. Proszę was jako matka, boję się tego, co się może stać. To co, boi się, że zabiorą wszystkie plusy i będzie trzeba pracować. Ach, a tak dobrze się żyło siedząc na dupie i licząc plusy. Krzysztof Kononowicz przewidział to już wiele lat temu. Nie będzie już niczego. Drogie mamy, uważam, że szkoły powinny być podzielone. Jest dużo zdolnych dzieci jak moje, które wygrywa konkursy, uczy się, jest bystre, a dużo takich, co niestety utrudniają naukę tym lepszym. Powinny być oddzielne szkoły dla takich. Ależ oczywiście, że tak. Geniusze powinny mieć indywidualny tryb nauczania, żeby nie mieszać się z pospólstwem. A tutaj mamy przykładowego geniusza. Córka w wypracowaniu napisała przedszkole i nauczycielka podkreśliła to słowo na czerwono i napisała przedszkole. Czy miała prawo? Tylko się czepia zamiast pomóc. Jak tak można? No właśnie, jak miała się znać na poprawnej pisowni jakaś tam powiatowa nauczycielka? Miała prawo ją poprawiać? Co na to konstytucja? Nie miała prawa. Bąbelek pisze tak, znaczy tak ma być. Ludzie są bez serca i nie będzie uśmiechu w nagrodę. Kobietki, potrzeb ma mi pomoc. Poszukuję niani do 2 chłopców po 3,5 lat. Godziny ranne od 7 do 9. Rozpraszam tych, którzy chcą pomóc bezinteresownie, to znaczy bezpłatnie. Ja jestem chętny, ale chciałbym móc obcować z dzieciątkami do 12 chociaż, dopłacę. Jeśli to nie problem, to chętnie będę ich zabierał na ten czas na przykład do zoo albo do sali zabaw. Jeśli woli pani, żebym zajmował się chłopcami w domu, to chętnie przyniosę relaksujące olejki do kąpieli, to może łaskawie wyrazi pani zgodę na relaks w wannie, podczas gdy ja będę z chłopcami malował albo piekł ciasteczka. Oczywiście jeszcze zostanę chwilę potem, żeby posprzątać dom i umyć okna. Ja uwielbiam pomagać ludziom bezinteresownie, jeśli ma pani ogród, to chętnie go w weekend przekopię. 3-tygodniowe maleństwo i przetwory domowe. Jestem bardzo zmęczona, ale bardzo dumna z siebie. Mój Adaś, ogórki kiszone, leczo, buraki w zalewie, papryka konserwowa i sałatka z cukinii, do której zapomniałem dać soli, więc jemy na bieżąco. Trójka dzieci czasami zamiesza w głowie. Kiszony Adaś czy Adaś w zalewie? Ej, ale zapomniałaś go do słoika wsadzić. Chciałam uczcić poczęcie dzidzi 4-pak, a zumby. Czy może mi ktoś proteza dolna? Sposób, w jaki napisany został post, świadczy o tym, że już uczciła. Witam, szukam opiekunki do mojej małej córeczki. Córka ma 2 lata. Oferuję stawkę 1000 zł miesięcznie od poniedziałku do piątku w godzinach do uzgodnienia. Mogą to być wieczory, mogą być ranki. Ranki od godziny 10 do 17, noc 17 do 24. Zapraszam do kontaktu. Przecież sama możliwość przebywania z cudownym bąbelkiem jest już wystarczającą zapłatą, a tu jeszcze tysiaka dokładają. A jako premia od wyników uśmiech bąbelka. Czytam te komentarze kobiet niechcących mieć dzieci i wiecie co? Szkoda mi was, naprawdę. Omija was najpiękniejsze, co może spotkać w życiu kobietę. Miłość, która jest nieporównywalna z żadną inną miłością. Nie zaznać tej miłości, to jak nie żyć naprawdę. Pozdrawiam i szkoda mi was. Na starość będziecie starymi, nieszczęśliwymi, opuszczonymi, zmierzłymi dewotkami. Do żeńskiej części widowni. Zastanówcie się. Omija was ból cycków podczas karmienia, tycie przez 9 miesięcy, ból porodowy i nieprzespane noce. Smród gówna w domu, płacz z byle powodu. Ech, ciężkie życie bezdzietnej lambadziary. Niektórzy pracodawcy to takie gnidy, które nauczyły się na pierwszy rzut oka rozpoznawać pierwsze tygodnie ciąży u kobiety. Żeby jej nie przyjąć do pracy, bo by musieli dostosować się do przepisów chroniących ciężarne. Mnie coś takiego spotkało, poniżające, dlatego sama siebie zatrudniam. Ludzie zakładają firmy dla własnego jak największego zysku. Jak tak można, kiedy tylu ludziom potrzebne są pieniążki? Sama siebie zatrudnia. Nieśmiało zgaduję, że na Facebooku jako mama 24H. Zresztą o co właściwie ta spruta? Przecież nie od dziś wiadomo, że przecież szlachta nie pracuje. Tak, do kibla też latam z dzieckiem, jak jest małe, a gdy mniejsze pampersy zmieniałam. Wracamy wartości i tyle. Na weselach z dziećmi byliśmy do 20-21, a potem do domu. Ale by wśród babć, ciotek i td. dzieci ma nie być szok. Ja wiem, że dzieci robią konkurencję młodej, bo kamerzyści kochają nagrywać dzieciaki i od tego się zaczęło wywalanie dzieci z wesel. No cóż, na studniówkę z synem pójdę, jeszcze wam się czkawką odbije nowa kultura, nowe zasady. Kiedyś dzieci podziękują, w zolach dla was będą miejsca i tyle. Przecież wszyscy kochają ryk podczas przysięgi, plączące się pod nogami bąbelki, wyjścia zza stołu pozastawiane wózkami i wciskanie bąbelka na ręce, kiedy jego producenci idą potańczyć. Przed studniówką i już dzieciak, to już mówi samo za siebie. Pizzeria, dziecko
uderzyło się w lustro, które jest prawie na całej ścianie. Czy takie lustro powinno się tam znajdować? Kto ponosi odpowiedzialność, jeśli dziecku się coś stanie oprócz guza? Lustra atakują dzieci, niech ktoś coś z tym zrobi! Natychmiast wezwać szklarza, niech robi porządek z tym złośliwym lustrem, które rzuca się na ludzi. Coś czuję, że w pizzerii była niezła kłótnia, ale pewnie ją wyśmiali, to im zagroziła sądem i teraz się dobytuje. Cześć, piszę w sprawie jakiegoś zasiłku z opieki czy coś, a więc od początku. Gdy zaszłam w ciążę, miałam umowę o pracę, potem oczywiście poszłam na macierzyński. Do tego roku do maja miałam umowę i szef nie przedłużył mi tej umowy. Przepisał do ZUS-u, od czerwca płaci mi ZUS. W październiku kończy mi się macierzyński, nastawiona na to, że przestanę dostawać pieniądze, jestem. Jestem w związku małżeńskim, ale mój mąż przebywa w zakładzie karnym. Do pracy nie mogę pójść, bo nie mam z kim córki zostawić. Żłobki nie wchodzą w grę. I na życie zostanie mi świadczenie 500 plus i rodzinne, które prawie w całości zostaje przekazywane na zakupy dla małej. Nie będę miała za co zrobić opłat itp., więc moje pytanie, czy w takiej sytuacji opieka bądź inna instytucja jest w stanie przyznać mi jakieś świadczenia? Czy któraś z pań tutaj zna się na tych sprawach? Pewnie, nie dość, że mąż na naszym utrzymaniu, to jeszcze bąbelek i matka. Kobieta, skoro już nic nie robi, to miała tylko jeden biologiczny cel, zapewnić dziecku odpowiedniego ojca. I nawet to potrafiła schrzanić. I to wszystko na dziś, moi drodzy. Dzięki, że zostaliście do końca. Pamiętajcie o komentarzu, łapie w górę oraz subie, jeśli odcinek wam się spodobał, a także odwiedźcie mnie na fanpage'u, Instagramie i Discordzie. Do wszystkiego linki są na dole w opisie. Dzięki i na razie.